witam na kanale Doris Style. Ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku buty na jesień, część pierwsza. Zapraszam! I zaczniemy sobie ten odcinek od takich mniej zabudowanych butów, troszeczkę na cieplejsze dni, może jak idziemy do pracy, do biura, no to też nie potrzebujemy takich bardzo zabudowanych, a część druga będzie już o tych takich mocnych, mocno zabudowanych, wysokich butach. Także zaczynamy. Może jeszcze słowem wstępu powiem, że ja tutaj Wam pokażę takie buty, które ja zauważyłam, że były pokazywane i są w trendach. Natomiast no, każdy but ma jeszcze jakby swoją opcję, taką może delikatniejszą, może taką mocniejszą, na obcasie albo na płaskim, na płaskiej podeszwie. Wszystko zależy od tego, jaki macie styl ubioru, jaki macie styl życia, czy lubicie, czy nie lubicie dane buty. Także to wszystko oczywiście od Was zależy i ja Wam pokażę, co było na wypiekach oraz to, co ja mam w swojej szafie na jesień. I zaczynamy od pierwszej kategorii, czyli baleriny. Płaskie butki baleriny i one mogą być bardziej baletkowe, mogą być no, takie po prostu normalne, szpiczaste, albo mogą być na troszeczkę grubszej podeszwie. Ja tutaj mam obok właśnie zdjęcia, które Wam pokażę zaraz i będę je właśnie omawiała. I pierwsze zdjęcie tutaj to jest użycie właśnie balerin takich szpiczastych. Takie baleriny bardzo fajnie wydłużają nogę, więc jeżeli nie lubimy nosić obcasów, no a chcemy sobie nie wydłużyć nogę albo wyglądać tak jakby, no bardzo nie wiem, smukło, to właśnie takie baleriny z czubkiem to jest fajny zamiennik na buty na obcasie. I tutaj one są zestawione w ogóle z grubymi rajstopami, co jest dość ciekawe, może odważne, nie wiem czy każdy by tak ubrał. Plus do tego tweedowa spódnica i marynarka, także taka lekka wariacja na temat jakiegoś takiego stroju do biura, może takiego bardziej formalnego. Także taka propozycja. A tutaj kolejne z innego wybiegu. Mamy takie baleriny już bardziej baletki. Nie wiem na ile to jest na pogodę powiedzmy w Polsce, ale wiecie, no możemy mieć baletki na przykład do pracy. Ja osobiście nie lubię baletek, no ale wiadomo, tak jak mówiłam, to wszystko zależy od Waszego stylu. One są tutaj zestawione z takim puszystym, nie wiem, tutaj jest sweterek, bluzka, spódnicy i właśnie skarpety do balerin. I ostatnia propozycja, znaczy przynajmniej z moich, bo oczywiście więcej było, ja tutaj Wam wszystkiego nie pokażę, bo byśmy siedzieli do jutra. Natomiast tutaj też jest bardzo fajne właśnie, może nie widać aż tak bardzo tych balerin, natomiast one są tutaj też właśnie szczupkiem. Przez to, że mamy taki jeans, no, teraz w trendach, czyli szeroka nogawka, dzwony do ziemi i wystaje ten czubek właśnie od balerin spod tych spodni, no to właśnie robi nam ten efekt znów wydłużonej nogi. Ok, to teraz Wam pokażę moje baleriny. I ja mam takie baleriny, one są właśnie z czubkiem, mam tutaj takie rozcięcie, więc moja szeroka stopa sobie się w nich zmieści. I są skórzane, są z Marco Shoes, już nie ma tego modelu, natomiast jest w tym kształcie bardzo dużo kolorów, także jeżeli Wam się podoba ten właśnie styl takich szpiczastych, to właśnie można sobie tam u nich taki znaleźć, zresztą nie tylko u nich, no ale akurat ja mam z Marco Shoes. I moja propozycja do tych moich balerin to jest właśnie czarny kombinezon, do tego taka chabrowa marynarka z podwiniętym rękawem, że też tutaj ona ma troszeczkę pasków i paski również mam na torebce. I to jest taki look do pracy, może na jakieś bardziej formalne wyjście, możemy później zdjąć marynarkę i być na jakimś takim spotkaniu. Może nawet, wiecie, już później będą jakieś takie spotkania rodzinne, zaczynają się bliżej końca roku. No i też właśnie to jest taki look fajny i można właśnie założyć baleriny. Jak nie zdejmujemy butów w pomieszczeniu, to właśnie albo wziąć na przebranie i właśnie się w ten sposób ubrać, jak właśnie siedzimy gdzieś w domu. Ok, koniec balerin, przechodzimy do następnej kategorii. I kolejną kategorią, według mnie, którą bardzo fajnie mieć w szafie w tym sezonie i zresztą pewnie się ze mną zgodzicie, bo widać w sklepach, więc to są mokasyny. Mokasyny też różne.
na płaskiej podeszwie, na takim traktorze wręcz, ze złotą klamrą, bardzo dużo się pojawia w sklepach. I właśnie takie mokasyny teraz warto mieć na jesień, ponieważ to jest fajny zamiennik baleryn. Jeżeli nie lubicie baleryn, są dla Was zbyt delikatne, właśnie możecie wolić takie buty cięższe, ale też no, nie chcecie jeszcze mieć za bardzo zabudowanych nóg, bo jest cieplej, więc właśnie mokasyny są do tego bardzo dobre. Ja na przykład nie lubię tych mokasyn takich, które są zszyte od zewnątrz, czyli widać taki szew. Wolę właśnie te takie bardziej, nie wiem, klasyczne, znaczy klasyczne, bardziej może takie nie, eleganckie. Także takie właśnie Wam dzisiaj pokażę. I pierwszy look, tutaj są mokasyny, tak jak mówiłam, z tą złotą klamrą. I one są na traktorze, czyli są podwyższone. I zobaczcie, one są czarne, natomiast cały look jest taki delikatny, więc można właśnie też taki delikatny outfit troszeczkę zmienić i takiego twistu dodać właśnie ciężkimi butami. Mamy koronkowe rajstopy, zdobioną spódniczkę, tutaj też koronkowy top i jakiś sweterek. I mi się bardzo podoba to zestawienie, bo właśnie jest użyty kontrast. Tutaj jest zupełnie inny klimat, czyli mamy taką, no oczywiście z niskim stanem spódnicę, która jest tutaj z paskami, jest taka konkretna. Mamy do tego skórzaną torebkę, ramoneskę z futrem i mokasyny brązowe. Troszeczkę takie bardziej klasyczne, takie trochę jak buty garniturowe. I do tego skarpetki. Także te skarpetki to jest, mam wrażenie, taki teraz, nie wiem, trend. Nie wiem, co sądzicie. Ja osobiście nie jestem aż tak szalona, żeby tak nosić, natomiast jak widać właśnie na wybiegach bardzo dużo pojawiało się takich propozycji, żeby właśnie do płaskich butów, do odkrytych butów nosić taką luźną, grubą skarpetę. Ostatnia propozycja. Tutaj mamy taki klasyczny czerwony żakiet, szerokie spodnie, które no, mają też jakiś taki wzór, powiedzmy, militarny albo jakiś taki, no, w każdym razie dziwny wzór i do tego mamy mokasyny, więc to jest takie zestawienie elegancji z takim luzem, można tak powiedzieć. Także chyba taki motyw przewodni właśnie elegancja i luz, do tego właśnie mokasyny tutaj się przejawią. Teraz ja Wam pokażę moje. Ja mam takie mokasyny, one są, mają taki mały traktor, ale może nie taką platformę. Są brązowe i tutaj one miały oryginalnie pasek skórzany, więc nie miały żadnego zdobienia, natomiast dzięki mu psu, któremu smukował ten pasek po prostu, ja je naprawiłam i teraz mam na gumce po prostu przyszytą taką klamrę i mam takie buty w trendach. A jak je stylizuję? Więc moja stylizacja jest prosta, mam spodnie kaki takie luźne, biały t-shirt i łososiową marynarkę, do tego właśnie mokasyny i torebkę w pasującym kolorze. No i to jest taki luźny look, on może być i do sklepu, i na jakieś wyjście ze znajomymi, może na jakiś taki luźniejszy dzień w pracy. Także właśnie w takim klimacie ja sobie tutaj wystylizowałam. Oczywiście moje propozycje, ja będę miała ich mnóstwo, natomiast no nie chcę Was tutaj, wiecie, cały czas pokazywać miliona zdjęć, bo to po prostu będzie za długo. Będą się pojawiały te moje buty przez cały właściwie sezon, więc możecie sobie po prostu popatrzeć, jak inaczej je stylizuję. Kolejną kategorią są oksfordy. I tutaj od razu Wam powiem, że w tym przypadku ja nie mam tych butów osobiście. Próbowałam je wprowadzić do mojej szafy, natomiast to nie jest mój styl, więc nie będę tutaj na siłę, wiecie, podążać za trendami. Po prostu jak coś mi nie pasuje, to ja tego nie mam, ale chciałam Wam pokazać właśnie, że oksfordy również są w tym sezonie i warto je mieć, jeżeli właśnie wolicie do biura zamiast czułenek założyć coś płaskiego, to może zamiast baleryn i mokasynów możecie założyć właśnie takie oksfordy. I pierwsza stylizacja jest właśnie taka, powiedzmy, biznesowa, ale oczywiście z twistem, no bo jakby nie oczekujemy, że na wybiegach będzie bardzo formalnie. Mamy tutaj paski, prążki, które są bardzo modne w tym sezonie, koszulę, jakąś taką, nie wiem, narzutę, marynarkę, taką długą i to wszystko jest w czarno-białym, właśnie w czarno-białej kolorystyce i do tego piękne czarno-białe oksfordy. Tak, i tak samo tutaj mamy, powiedzmy, garnitur czarny, koszula i oksfordy, ale mamy też czapkę z daszkiem, także
tutaj można też zaszaleć. Można by założyć jeszcze t-shirt zamiast koszuli, żeby było, tak powiedzmy, żeby ta czapka z tym t-shirtem miały tutaj coś wspólnego. I tak też można wyjść. Także to są takie propozycje. I jeszcze ostatnia, no tutaj już jest, powiedzmy, w innej kolorystyce, jest taka brązowo-czerwona. I mamy takie oksfordy bardziej nie wiem, szerokie, bardziej właśnie na takiej platformie, mniej formalne. I mamy to do garnituru, koszuli i beretu. I tutaj właśnie też taka propozycja jest. Także to są propozycje, tak jak powiedziałam, ja nie mam oksfordów, więc Wam nie pokażę moich butów ani mojej stylizacji, więc przechodzę do kolejnej kategorii. Ok, i kolejną kategorią są buty sportowe, czyli sneakers, jakieś Adidas, po prostu takie buty, które no, kojarzą się sportowo i one są właściwie dla mnie, według mnie oczywiście całoroczne, czyli no, nie są tylko na lato i na wiosnę, ale też można je właśnie nosić jesienią. Jak je stylizować? To już Wam mówię. Pierwsza stylizacja, którą tutaj znalazłam, to jest taka sukienka, nie wiem, dianinowa, luźna, jest pod to golf i na to skórzana kurtka i do tego są właśnie takie sneakersy, ale z elementem brązowej sznurówki, czyli nie są już takie typowo letnie, tylko właśnie jest dodana brązowa sznurówka i to wygląda bardzo fajnie i na pewno jest wygodnie, więc jak chcecie się ubrać i na przykład chodzić długo, to taka stylizacja jest super. Tutaj mamy szalony look Gucci i to jest oczywiście połączenie sportowego no z takim, wiecie, troszeczkę z elegancją. Mamy tutaj czerwoną sukienkę, beret, rękawiczki, torbę i kolorowe sneakersy. Więc nie musicie tylko mieć białych. Oczywiście białe są najbardziej uniwersalne, więc jak chcecie tylko jedno, to polecam właśnie mieć białe. Natomiast można też również kolorowe nosić i wtedy te takie szare dni jesienne właśnie będą od razu lepsze, jak założymy kolorowe buty. I ostatnia propozycja. Też mamy kolorowe sneakersy i one są wystylizowane w bardzo szalony sposób. Mamy t-shirt z misiami, mamy braletkę, taki kask i do tego tiulowa spódnica. No i wiadomo, no nie ubierzemy się może tak, natomiast na przykład stylizacja z t-shirtem, z jakąś kamizelką na przykład czarną albo właśnie topem na ten t-shirt, tiulową spódnicę pewnie macie. I do tego sneakers i to jest właśnie taka fajna wariacja na temat tiulowej spódnicy. Nie trzeba zawsze do niej ubierać kozaków czy czułenek. I teraz Wam pokażę moje. To są moje sneakersy. Ja je kupiłam niedawno, bo moje już super stare nadają się tylko na spacer z psem. Już po prostu je schodziłam. Ale to widać, że właśnie bardzo dużo używam sneakersów. Tym razem mam Pumy. One mają takie fajne wzory zwierzęce. Ale jakby głównie są białe. I na przykład stylizuję w ten sposób, to jest bardzo zwykła stylizacja, czyli jeansy, do tego koszula z kropki pomarańczowe, szara torebka i sneakersy. Można by na to założyć jakiś na przykład trench i też będzie luźny look, także nie trzeba zawsze tylko tych sneakersów w szalony sposób stylizować, możemy się normalnie ubrać. No ale właśnie sneakersy dodają takiego, wiecie, taki trochę powiewu młodości w naszej stylizacji. Dobra, to co? Jeszcze jedna kategoria. I ostatnią kategorią w tym odcinku, dobrze, że podzieliłam go na dwa, bo byśmy tutaj się siedzieli bardzo długo, to są czułenka, czyli ogólno pojęte buty na obcasie odkryte, czyli czułenka, jakieś szpilki, może takie buty na obcasie na platformie, tego typu obuwie. Ja bardzo lubię czułenka, ja w ogóle lubię obcasy, więc w tej kategorii no, pokażę Wam dużo, no, mam bardzo dużo looków, więc już zaczynam. I pierwszy jest look z Versace, w ogóle piękna modelka, cała na czarno, czarna sukienka, czarna torebka i do tego ma właśnie no, buty na obcasie, one są na bardzo wysokiej platformie, mają takie zawiązanie w kostce, żeby no, ta noga się utrzymała na takiej platformie. I bardzo mi się podobają właśnie takie buty, bo jak mamy platformę, to tak naprawdę ten obcas to jest tylko tyle, co jest, no jakby wiecie, jeśli mam, ja mam, Wam pokażę później właśnie takie obcasy na platformie, tak naprawdę one nie mają aż takiej dużej wysokości, są bardzo wygodne właśnie przez to, że są na platformie. A tutaj mamy już, powiedzmy, bez żadnej koturny, bez niczego, takie szpiczaste czułenka,
też z elementem na kostce. Bardzo klasyczne, bardzo eleganckie. Do takich wyjść, powiedzmy, nawet wieczorowych. Super się sprawdzą tutaj z tą czarną taką sukienką, albo nie wiem, tutaj jest takim kompletem. Bardzo pięknie się prezentuje. Kolejna stylizacja, klasyczna czarna czułenka, więc też takie są klasyczne. Nie bójcie się, że tego trzeba tutaj sobie szalonych szukać. Ale mamy futrzaną taką sukienkę. Też bardzo fajna stylizacja. Chciałam Wam pokazać właśnie, że takie bardzo, bardzo klasyczne, zwykłe buty, można powiedzieć, można z nimi zaszaleć u góry. I teraz Wam pokazuję moje czułenka. Pierwsze czułenka są klasyczne, czyli po prostu mają normalny kształt, mają piękny obces i są czerwone. To jest taka czerwień, nie taka, wiecie, żarówiasta, ale taka bardziej, no nie wiem, jakieś retro czy coś. I moja stylizacja to na przykład granatowa sukienka, na to kamizelka beżowa, torebka i właśnie do buty, czyli mamy neutralne kolory u góry i akcent kolorystyczny na butach, no i na ustach. Tak też lubię to łączyć. I jeszcze Wam pokażę moje drugie czułenka, powiedzmy buty na obcasie. I są to te. One mają, wiecie, taki tutaj klimat mokasynów, ale są na platformie. Mają ogólnie wysokość jest 11 cm, ale tak jak mówiłam, jakby zobaczyć odtąd, to one nie są bardzo wysokie, a są bardzo, bardzo wygodne i noga w nich wygląda przepięknie. I moja stylizacja to na przykład jeansy, jakaś kolorowy golf, marynarka w pepitkę i właśnie do tego takie buty mocne. I na przykład można iść tak do pracy. Czemu nie? Ja tak byłam. Czułam się świetnie, cały dzień przechodziłam, więc nie bójcie się takiej wysokości. Zmierzcie sobie buty, jeżeli Wam się podobają. No i naście, jak się okażą wygodne. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Tak jak mówiłam, to była pierwsza część. W drugiej części pokażę już bardziej zabudowane buty. No i co? I powiedzcie mi, które macie, które chcecie sobie jeszcze kupić. Póki są, bo oczywiście jesień się zaczęła, więc trzeba się spieszyć. No i tyle. Dajcie znać, która moja stylizacja się Wam podobała, która z wybiegu. Jakbyście może inaczej wystylizowały i czy macie jakiś inny pomysł na buty właśnie z tych kategorii, które można by mieć w swojej szafie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia. Pa!